Dzisiaj zobaczycie piękną wioskę i usłyszycie fascynujące historie. Zapraszam. Hello, it's Frank again. I've been with you all the way. Imagination is fun when it's free to run. Come on, we paint this a brand new day. Simply paint this a brand new day. Malowanie obrazów to proste. Odcinek 9. Witajcie. Nazywam się Frank Clark. Jesteśmy w irlandzkiej wiosce Arda w hrabstwie Longford. Z tą piękną wioską wiąże się fascynująca historia. W połowie XVIII wieku Oliver Goldsmith napisał tu sztukę Triumf w uniżeniu, czyli Awantury nocne. To naprawdę wielka literatura. Mamy szczęście. Za chwilę Oliver opowie nam swoją historię. And here is the man. Oto on. He was a jolly fellow, if I recall. Pewien wesołek, o ile pamiętam, niejaki Cornelius Kelly, skierował mnie do rezydencji dziedzica, mówiąc mi, że to gospoda. Budynek rzeczywiście przypominał gospodę. Lady Featherstone podchwyciła żart i nie sprostowała pomyłki. Dopiero rano zorientowałem się, co się stało. Przypadek więc sprawił, że napisałem sztukę Triumf w uniżeniu, czyli Awantury nocne. Podobno jest wielce uczony i bardzo hojny. Chyba go polubię. Jest młody i odważny. Na pewno go polubię. I bardzo przystojny. Drogi papo, ani słowa więcej. On musi być mój. Na dodatek to jeden z najbardziej nieśmiałych młodzieńców w świecie. Znów mnie zmroziłeś. Nieśmiałość niweczy wszystkie zalety. Nieśmiały narzeczony nie będzie dobrym mężem. Wprost przeciwnie. Skromni ludzie mają wiele szlachetnych cnót. Od razu zwróciłem na to uwagę. Czym innym musi mnie zdobyć? Lecz jeśli jest taki młody, przystojny i mądry, jak mówisz, powinien się nadać. Wezmę go. Jest jeszcze jedna przeszkoda. Mam podstawy sądzić, że on nie zechce ciebie. Ależ, papo, jak możesz mnie tak straszyć? Jeśli odmówi, nie złamie mojego serca. Co najwyżej stłukę lustro. Kupię nowy kapelusz i poszukam łatwiejszego adoratora. Słuszna decyzja. Tymczasem wydam polecenia. Tak rzadko mamy gości, że trzeba ćwiczyć służbę jak rekrutów na pierwszej musztrze. Trudno uwierzyć, ale to jest program o malowaniu. Poszukajmy tematu następnego obrazu. Potem spotkamy się w studiu i będziemy malować razem. Ta droga jest bardzo malownicza. Zobaczymy, może znajdziemy coś jeszcze. Właśnie podlewam kwiaty. Witajcie. Mam nadzieję, że podobało wam się Arda i historia pisarza. Scenka, którą widzieliście, pochodziła z Triumfu w uniżeniu, ale o tym później. Teraz bierzemy się do pracy. Mamy 6 kolorów akwareli. Są to żółcień cytrynowa, siena naturalna, błękit kobaltowy, jasna czerwień i umbra palona. 3 pędzle, duży, średni i mały. Tubkę białego gwaszu, który może nam się przydać. Wodę, szmatki do odsączania pędzli, tackę, czyli paletę i arkusz 300-gramowego papieru akwarelowego o wymiarach 35 na 25 cm.
Zaczynajmy. Przypomnę kolejność. Horyzont, niebo, plan drugi i plan pierwszy. Narysujmy horyzont. Dzisiaj mamy nowy temat. Pamiętacie tę malowniczą drogę? Dodamy do niej kilka szczegółów. Mamy już horyzont. Mniej więcej tutaj zaznaczę mur. Po drugiej stronie, tylko nie na środku. Niedawno zarzucono mi, że maluję temat na samym środku obrazu. To nieprawda. Spójrzcie, mamy dwa prostokąty, czyli murek. W przerwie, która nie jest na środku, damy dwie marchewki. Narysujmy je. Szkicujemy marchewki, nic innego. Gotowe. Na górze dodamy dwie mniejsze marchewki, czyli głowy. Dwoje ludzi przechadza się drogą. Szkic gotowy. Zabezpieczmy go. Bierzemy słoiczek z płynem maskującym, zawsze mam go pod ręką, i zwilżamy stary pędzelek. Płyn maskujący przykleja się do wszystkiego, więc odkręcamy go tylko wtedy, kiedy jest potrzebny. Zamalowuję marchewki. To oczywiście dwie postacie. Zabawne. Gdybym poprosił, żebyście namalowali ludzi, wpadlibyście w panikę. Kiedy jest mowa o malowaniu postaci, połowa moich uczniów od razu ucieka. Nie lubię postaci, nie pasują do moich obrazów. Słyszałem setki wymówek. Płuczemy pędzel i zakręcamy słoiczek. Teraz mała przerwa na suszenie. So get the old hair dryer and give it a quick blast. There you go. Gotowe. Pewnie zauważyliście, że przypiąłem do stołu małe karteczki. Robię to również, kiedy maluję duże obrazy. Ten jest mniejszy dla potrzeb telewizji. Na karteczkach zapisałem kolory i materiały. To bardzo pomaga. Zaczniemy od cienkiej warstwy sieny naturalnej. Zamalowujemy również postacie. Teraz dodamy błękitu. Postacie są zabezpieczone płynem, więc maluję śmiało. Na pewno ich nie zniszczę. Painting over them. It won't damage them. That's the whole idea, you see. Now that's enough. Wystarczy. Enough. Yeah, I think that's plenty. Niebo gotowe. Nie musimy pokrywać całości, bo później domalujemy drzewa. Wystarczy kilka szybkich pociągnięć. Zawsze zaczynamy od tła. Najpierw głębia, potem przód. Suszymy papier. Wystarczy, nie trzeba suszyć bardzo dokładnie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pora na drzewa. Mieszamy żółcień cytrynową z błękitem kobaltowym i odrobiną sieny naturalnej. Zaznaczamy drzewa w oddali. Nie bójcie się, że zniszczycie postacie. W miejscach, gdzie papier jest wilgotny, farba miesza się z tłem. Tylko po prawej stronie. Malujemy do horyzontu, zakrywając część postaci. To dopiero pierwsza warstwa. Pracujemy, zaczynając od głębi. Jeśli przekroczycie margines, nie szkodzi. Mój arkusz ma 2-centymetrowy margines. Obrazek ma wymiary 25 na 35 centymetrów. Czasem wychodzę poza jego granicę, ale później przykryję to ramka. Mieszamy żółcień cytrynową z błękitem kobaltowym i sieną naturalną. To byli wspaniali aktorzy. Mnóstwo ludzi przyjeżdża do tej pięknej wioski.
Wielu badaczy twórczości Goldsmitha. Jego sztuki są grane na całym świecie. Wielu występują aktorzy, których widzieliśmy. Goldsmith zatrzymał się w wiosce przypadkiem. Opowiem wam, jak powstała jego najbardziej znana sztuka. Pisarz przyjechał do wioski jako młodzieniec. Oczywiście nie wiedział, gdzie jest gospoda. Pewien żartowniś spytany o najbliższą gospodę skierował go do domu dziedzica. Pisarz więc poprosił tam o nocleg. Dziedziczka Lady Featherstone szybko podchwyciła żart. Udała, że ona i jej córka są służącymi. Dopiero rano, kiedy biedaczek zszedł na śniadanie, zorientował się, że nie jest w gospodzie. I tak narodził się pomysł na dramat komediowy Triumf w uniżeniu. Powstał w XVIII wieku. Idzie nam doskonale. Za chwilę w oddali naszkicuje drzewa. Zeszliśmy dotąd. Po obu stronach jest mur. Pamiętacie? Przechodziłem przez bramę. Teraz namalujemy drzewa. Farba może się zmieszać z tłem, bo jeszcze nie wyschło, ale nie szkodzi. To nawet ciekawie wygląda. Nie przeszkadza, że farby się mieszają i powstają nieregularne plamy. Czasem ostrzegam was, że mokry papier zachowuje się jak bibuła. W tym przypadku uzyskujemy ciekawy efekt. Zamazane plamy wyglądają ciekawie. Zanim przejdziemy na drugą stronę, domalujmy kilka drzew. To była długa aleja. Prowadziła na piękny stary dziedziniec. Wioska jest świetnie utrzymana. Wywarła na mnie ogromne wrażenie. Wszystko wygląda jak w XVIII wieku. Przepiękna okolica. W kawiarni Centrum Badań Literackich można się napić herbaty, zjeść lunch i poczytać o pisarzu. Dodam jeszcze kilka drzew. Nie skupiajcie się na szczegółach. Nie starajcie się, żeby wszystko było idealne. Malujemy swobodnie. Za chwilę dodamy więcej liści. W oddali drzewa się zmniejszają. Im rzecz jest dalej, tym oczywiście wydaje się mniejsza. I ostatnie. Wy możecie malować powoli. Ja muszę się spieszyć, żeby skończyć obraz w 25 minut. Inaczej nie widzielibyście wszystkiego. Na pewno zdążę. Drzewa, które są najbliżej, powinny być nieco większe. Zwłaszcza to jest zbyt małe. Wzmocnijmy pień. Śmiało. Za chwilę dodamy liście. To rozumiem. Gałąź sięga nad postacie. Widzimy tylko część drzewa, która jest nad murem. Widzicie, tło jest nieco zamazane. Tymczasem papier prawie wysechł. Kiedy malujemy na suchym, farby się nie mieszają. Zanim wysuszymy papier, namalujemy więcej gałęzi. Maluję sieną naturalną i umbrą paloną, która jest ciemniejsza. Często używamy brązu. Nie wiem, co bym zrobił bez umbry. Jedne gałęzie sięgają aż do nieba, inne swobodnie zwisają. So we got some hanging branches. You understand that?
Mamy bardzo ładne tło. Wysuszmy papier. Moglibyśmy tymczasem namalować mur. Ale nie bawmy się. Do zabawy służą zabawki. Suszymy. Gotowe. Moje notatki chciały odfrunąć. Został nam jeszcze mur, ale zanim go namalujemy, zetrę ślad ołówka. Wycieram zwykłą gumką. To nie jest konieczne, nie musicie tego robić. Możecie zostawić kreski i później je zamalować. Bierzemy mały pędzelek i przygotowujemy kolor kamienia. Mieszamy błękit kobaltowy i sienę naturalną. Sprawdźmy. Doskonale. Maluję nieregularne plany. Zostawiam białe miejsca. Za chwilę wzmocnimy barwę. Teraz druga strona. Nabierzmy więcej farby, inaczej będzie katastrofa. Kiedy malujemy, wyznaczamy sobie kolejne cele. Nigdy nie mówimy, że zrobimy coś jutro. Mówimy, zaraz wezmę farby i namaluję obrazek. Od razu, tak jak wy. Inaczej wiele tracimy. Otrzymuję mnóstwo listów od widzów. Niektórzy piszą, że przeżyli całe życie, nie wiedząc, że umieją malować i jakie to przyjemne. Naprawdę, wzmocnijmy barwę. Nigdy nie wiesz, zanim spróbujesz. Malowanie daje mi tyle radości. Mówiono mi, że nic z tego nie będzie, że trzeba mieć talent. To słowa mojego instruktora malarstwa. Widzicie? Namalowałem dwa trójkąty. Po co? Droga w oddali jest węższa. Za chwilę ją namalujemy, ale najpierw dajmy kilka plam przy murku. Błękit zmieszany z żółcienią. Za chwilę zmienimy pędzel na większy. Chciałbym, żebyście malowali razem ze mną. Przynajmniej narysujcie marchewki. Weźcie papier, ołówek i naszkicujcie 10 marchewek. Kiedy skończycie, nabieram brązu, dorysujcie koła, czyli głowy. Zanim dojdziecie do końca, marchewki zaczną nabierać życia. Będą skakać z radości. Muszę przedłużyć pień i domalować jeszcze jedno drzewo. To też poprawimy. Zaraz zajmiemy się drogą. Najpierw wysuszmy papier. To bardzo ważne. Gotowe. Droga będzie miała kolor podobny do muru. Dodałem nieco czerwieni i otrzymałem różowy odcień. Postacie są zabezpieczone. Zaznaczamy drogę na pierwszym planie. Na środku drogi, która prowadzi na farmę, namalujemy kępki trawy. It's the grass growing. See?
How are we getting on? Jak wam idzie? Are you following this? Malujecie razem ze mną? Yeah, a little bit of brown around here. Ożywimy barwę odrobiną brązu. Zaznaczamy drobne plamy. Z drugiej strony tak samo. Podobnie na trawie. Kolej na cienie. Wzmocnimy barwę muru, bo jest zbyt jasny. Przyciemnimy go za pomocą małego pędzelka. Światło pada z lewej. Malujemy brzeg. I zaznaczamy linię między kamieniami. Cienie nie muszą być pod wszystkimi kamieniami. Namalujcie, ile zdążycie. Skończycie później. Mur nabiera wyrazu. To tylko luźne impresje. Nie malujemy każdego kamienia. Posługujemy się małym pędzelkiem. Malujcie ze mną. Nie chcę słyszeć wymówek. Za chwilę zajmiemy się marchewkami. Trochę zwlekam, bo kiedy malujemy marchewki, to znaczy, że program się kończy. Dodam więcej liści. Pamiętajcie, płyn usuwamy z marchewek w ostatniej chwili. Zmieszajmy ładną zieleń. Liście częściowo przykrywają pnie. Tak wygląda naturalnie. Pędzel sam maluje, jest bardzo posłuszny. Robi, co każe. Tajemnica tkwi w kozim włosiu. Zbyt błękitne, dodajmy żółcieni. Muszę dokupić żółcieni, za chwilę się skończy. Jeszcze kilka plam i gotowe. Kiedy wysuszymy papier, namalujemy marchewki. Teraz farba powinna być całkiem sucha, inaczej zabrudzimy marchewki. Usuwam płyn paznokciem. Gotowe. Pora namalować postacie. Jednej damy czerwony żakiet. Na przykład tej. Pod spodem dodamy brązu. Druga będzie w ciemniejszym kolorze. Marchewki idą w naszym kierunku. To bardzo łatwe. Po prawej stronie jest kobieta. Dajmy jej włosy. Jemu również. Mogą być ciemniejsze. Dodam cień. Pada w tę stronę. Dodajmy odrobinę koloru. Na koniec jeszcze jedno pociągnięcie pędzla. Zapomniałem przyciemnić barwę. W porządku.
Zostały dwie rzeczy. Ptaszek i podpis. I jeszcze tylko oprawa. To wszystko na dzisiaj. Życzę przyjemnego malowania. To you, my friends, till we meet again somewhere. Send a card or two. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Małgorzata Garbalska. Czytał Paweł Straszewski. Till then, let me say, my friends, the pleasure was all the way. And if hearts in your mind are not hard to find, so we can do it again one day. Simply painting with Frank today.